Zupełnie się tego nie spodziewałam, więc jest to dla mnie niespodzianka, ale bardzo miła niespodzianka i bardzo cieszę się, że tutaj powiat dostrzega moje sukcesy. No bo te sukcesy się nie kończą i ten ostatni rok również był udany. Przypomnijmy może, co udało się osiągnąć właśnie, jeżeli chodzi o siatkówkę, no bo to głównie siatkówka, prawda? Tak, więc udało się osiągnąć 5. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w Maladze, a także udało mi się też zdobyć medal na turnieju Orlen Beach Volley Przysucha i to było srebro. Z tą siatkówką jesteś związana nierozerwalnie. Była to siatkówka zarówno w hali, jak i plażowa. Jakbyś miała wybierać te dwie dyscypliny, która lepsza, która fajniejsza? No myślę, że jest to ciężki wybór, aczkolwiek chyba jednak bliższa mojemu sercu jest siatkówka plażowa. Jeżeli chodzi o siatkówkę plażową i o siatkówkę w hali, to również rozwijasz się jako trenerka, tak? Będziesz też szkolić przyszłych adeptów siatkówki. Takie plany, czy nie? Ogólnie tak, jestem trenerką. W tamtym roku trenowałam dziewczyny w NAI Energetyk Poznań. W tym roku niestety, przez to, że sama mam bardzo taki napięty grafik z moimi treningami, było mi ciężko trenować dziewczynki na hali, ale na plaży jak najbardziej zamierzam również trenować w tym roku dzieci, ale tym razem w proskosie. Sporo udało się już osiągnąć, ale na pewno zawsze jest coś do zdobycia. Jakie plany na przyszły, no nawet już ten sezon, który za chwilę się zacznie, plażowy? No w tym sezonie myślę, plany są bardzo ambitne. Już tak naprawdę trenujemy z moją partnerką od października. Mimo, że jest to trudne zimą, jednak przygotowywać się do plaży, no ale cały czas przygotowujemy się do tego sezonu. Teraz właśnie w marcu również będziemy jechać na obóz sportowy do Barcelony, więc mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam będzie przynosiło efekty i w sezonie no, na pewno chcemy osiągnąć awans do Mistrzostw Polski, no i tam jak najlepszy wynik. No to na końcu jeszcze podziękujmy wszystkim tym, dzięki którym te sukcesy są możliwe, choć pewnie nie sposób teraz wszystkich wymienić. No na pewno jest bardzo dużo takich osób, teraz faktycznie ciężko wszystkich wymienić. No więc no tak, no na pewno najbliższej mi rodzinie, bo oni wiadomo mnie wspierają w tym wszystkim. No również muszę podziękować mojej partnerce, no bo bez niej, czyli Justynie Kozłowskiej, no bo bez niej niestety nie byłoby to możliwe. No ale również też sponsorom i przede wszystkim głównie naszemu klubowi AZS Ułam Poznań. No ponieważ no, tak naprawdę dzięki nim mamy możliwość uczestniczenia i trenowania w zawodach. No i także trenerom, czyli Damianowi Lisieckiemu, no i Marcinowi Szczachowiczowi.